Zapraszam na G2A z kodem SN. Macie 3% cashbacku. Linka macie w opisie. Pamiętajcie, totalna ruletka, ta tak? Brutalna, ty. Brutalna. Brutalu. Totalna ruletka. Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jest ze mną Tomek. Jestem. I jest Agnieszka. Jestem. Intro. Pojęcie. A to jest nowa seria z Dead by Daylight. Aga? Co tam? Możesz ruletka. Powiedzieć w końcu. Bezwzględna ruletka? Tak, bezwzględna ruletka. Ty totalna. Bezwzględna. Przed chwilą mówiliście co innego, dogadajcie się. Totalna. A teraz Aga mówi bezwzględna. No to bezwzględna czy totalna? No mówiłeś totalna. Bezwzględna. Ja bezwzględna. Bezwzględna. Aga powiedziała, to tak jest. Chaotyczna. Także bez... Sam jesteś chaotyczny. Także moi drodzy, kolejna seria z Dead by Daylight, bezwzględna ruletka i to jest totalna... Nie, no tak, no, to to jest totalna bezwzględna ruletka. O, może w ten sposób. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że nie ma za bardzo innych challenge'y, więc zrobimy absolutną... Jaką absolutną ruletkę? Co ja przyprzę? Bezwzględną ruletkę, której to serii... People. People. W której to serii będzie każdy z nas miał wylosowanego swoją postać i swoje perki. Robi to za nas program, do którego linka wrzucę w opisie. Jak będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie zrobić. Tam jest i można sobie wpisać nazwy surwów i numerki, tak jak my. I moi drodzy, na 3-4 klikamy swoją postać, która została wylosowana, tak? Czekaj, muszę ją znaleźć. Na 3-4, żeby pokazać. No, już wiem, gdzie jest. Gotowi? No. 3-4. O Jezu, pomyliłam postać. Także tak, Aga gra Jane, Tomek gra Elodie, ja gram Meg. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię perków, ja wylosowałem dla nas każdego. Wzięliśmy sumę naszych perków i wylosował to za nas program, więc Agnieszko, mówię dla ciebie perki teraz. Dobrze. No. Numer 16. Tak. 14. Tak. 13. Co? No. I 3. O. Mówiłem, że będziesz miała bardzo po kolei prawie koło siebie. No. Teraz dla ciebie Tomuś. No. 9. No. 2. 5, 3, 7, 8, 9, dobra. No, 2. 7. 7, no. I 6. O, dobra, to dobrze. A moje perki to jest 3. 4. 15. I 8. To jest 5, 6, 7, 8. No dobra, Aga, co masz? Ja mam tak, instynkt grabieżcy, zaradność, przeczucie i determinacja. Okej, okay, Tomek? Ja mam intensywna walka, mam mroczny zmysł, to się nie dzieje i samoopatrywanie. No, skubany. Ja jestem niezłomny, ale jestem też obiektem obsesji. Co? Bo podnoszę stawkę za moją wytrwałość. Także powiem tak, bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak nam pójdzie i słuchajcie... Masz bezwzględna ruletka. Bezwzględna ruletka, tak. Kurwa, ty masz uda. Myślałem jeszcze nad tym, żeby ogarnąć, z jakimi przedmiotami będziemy grali i z offeringami, ale myślę, że... Co wy tam gadacie? Przedmioty i offeringi możecie sobie sami dać. Dobrze. To was tak bawi. Aga mi kusi udami. Aga ci kusi udami. Ona mówi, że jej uda działają cuda. A, cuda. To ja was też pokuszę. I oczywiście zapraszam was na nasze socialki. Pamiętajcie też o łapce, komentarzu, subskrypcji. Aga? G2. A nie uda 2? G2 też was oczywiście zapraszamy. A my słyszymy się w meczu i można trollować mapami. Aga. Ale można trollować mapami. Jak można trollować mapami? Możesz dać offeringa na mapę. A czemu ja mam dać? A jeżeli chcesz. Ja nie mam. Ja nie chcę dawać. Dobrze, to ja słyszymy nie daję, się. Niech to mi daje. Meczu. Nie mam. Jesteśmy. O Boże. Jezus. Hawkins National Laboratory. Yes, indeed. Oh. Yes, indeed. Halo? Jestem z Elodie. Kto jest Elodie? No ja jestem Elodie. Oh my God, Elodie. Jezu, mi się odbiło, przepraszam. Jestem z Randy Mayem. Jedziemy z tym koksem. A wy tam byliście, widziałem was.
O, idziecie jak tam. Widziałeś? Tutaj jest taki problem, robimy. Ale jest, to tylko jestem kretynem, więc. Mam samoopatrywanie, wziąłem apteczkę. Brawo. Brawo. Zamierz się, Wojtek. Czy obiekt obsesji działa w ten sposób, że ja widzę, gdzie jest killer i on widzi też, gdzie ja jestem? Tak, i właśnie kuźwa, jest pedo. I kto wie, Wojtek, czy nie ja nie idę z tobą. Kto wie, czy... O Boż. Kto wie, czy nie ma lusterka, także mam przypier... Co daje lusterko? Jakie lusterko? Że widzi przez ściany. Jeżeli widzi przez ściany, to widzi, gdzie jesteście. Czy na dole, czy u góry, czy whatever. I na przykład może teraz iść albo za nami, albo... O kuźwa, no idzie. O Boż. Czemu ty przybiegłaś? To chcesz? Kto to przybiegł po mnie? Nie, ja go nie widzę, więc to chyba tak nie działa tak obiekt obsesji. Działa. Ale ja go nie widzę. A musisz na niego patrzeć. No ale ja rozglądam się, ja go tu nie widzę. Nie widzę tylko, że to pokazuje się, oni zmienili to. Teraz jest na parę sekund i później znowu na parę sekund. Aha, jak się odświeży. No. A on mnie też wtedy widzi? Tak. O kuźwa. Jezu, módlcie się, żeby ten majersik nie miał kuźwa tego lustereczka, bo mam przypierdol... Może inaczej, żeby nie ogarniał. O Jezu, tu ktoś... Jezu, jaka ciemna postać tu była. Ciemna postać. Czy jakoś nie widziałem... O, znalazłem gen w końcu. Ale to totalne, czy bezwzględna? Czy brutalna? Zakręcona. Absolutnie. Chaotyczna. Zwariowana ruletka, patrzcie. Gdzie on Tomeczku, jest? Już nie kombinuj. No wyście skombinowali. Ja robię Gena Aga tam, gdzie my byliśmy. A ja tam, gdzie mnie nie było. A ja tam, gdzie on właśnie puknął i ja go sobie dotknę. A co? Nie dotykaj go. No czemu nie? A dlaczego? A dlaczego nie? Touch my tra-la-la. No właśnie, bo... My ding ding dong. Będę krzyczeć. Nic nowego. Jezus, przestań. To ty mówisz do siebie? Jezus, nienawidzę. Kur, dostanę. No przecież... Przecież powiedziałam, że nie. Ale to było takie słodkie ała. Tak. Ja powiem wam tak, ja nienawidzę cichych, kuźwa, zabójców. Nienawidzę. No i biegasz i biegniesz tu z nim, tak? Ale nie, on za mną chyba nie idzie. Nie wiem, bo ja kończę Gena. Ja go jeszcze na szczęście nie widziałem i kończę Gena. On tu idzie, ale zdążę zrobić Gena. Widzę Mordura. Poszedł na górę. To ona się do ciebie poszedł, tak? No tu! Mimi! Chodź tu! Podlec! Czy nie jesteś do leczenia? A nie! Dobra. Wojtek! Tobie macenia brakuje chyba! O, come on! Na pomoc! Chłopaki, rób tatę geny, no robimy! Już zrobiliśmy dwa! Tak, a ja ciągle tutaj chodzę po tej mapie, kuźwa... Ty, ej, laska, idziesz z mojej strony! Ty, chłopio! Ty deklu! Ty deklu! Chodź, Elodie. Idę. Nie pamiętam, kim byłaś. Machen dis genen. Machen. Dobrze, i na gazie lubię ostrą jazdę z majercem. Goni cię cały czas? Powiem szczerze, że dziwny jest ten obiekt obsesji, bo to chyba wcześniej działało tak, że jak się w ogóle na niego spojrzało, to cały czas go było chyba widać, tak, nie? Tak, ale oni to zmienili. No właśnie. Dobra, zostanie jeden generator. No, fajnie, że ja w ogóle Gena dzisiaj pokręciłam. Ja jeszcze nie widziałem mordercę. No, to właśnie idzie w waszą stronę. Widziałem. Do dwójki. A randomka jest koło mnie. O, w dupę. Mogłabyś mnie? Idzie po ciebie randomka? No, już mnie ściągła. Ja poza tym, że latałam po tej mapie... Latałam przed killerem. Teraz go widzę. No. Ciągnęła cię randomka? Tak. Nie wiem, nienawidzę cichych murderere. Nienawidzę. Noin. To goni kogoś? Nie. Już chyba nie. No weźcie, ja dostanę zawołki, ja nie wiem, gdzie on jest. Jezus.
Nie wiem, dobra, gdzie jest. Dobra, widzę go. Jest przy tym, tam gdzie jest zamykanie portalu. Na krawędzi mapy. Randomka w ogóle na... Kukła. Robi ktoś z was gana? Nie. Ja jestem przy... Był przy nierobion... Idzie w stronę tego tam są portala, w tamtą mańkę. No bo on nie widział, bo mi się zaświeciło tam pewnie. Dobra, ja dobra, tutaj robię gana. Bo ja się czuję taka lonely, gdzie wy jesteście? Dobra, ty moja loli. Lonely. Kuźwa. To by było tyle. Na środeczku, w takim podłużnym pomieszczeniu jest gen. Na środeczku? Tak mniej więcej, no. Tam, gdzie drzwi się otwierają i zamykają. Kuźwa, spaliłem paletę. Kurwa, gdzie jest to pomieszczenie? No chyba... O! Jezu! Yo. Jezus! Ja pierdo! Nie wiedziałam, że z tej mań... Kurwa... Przestał mi gonić. No. Fajnie, że szybko mówisz, Tomku. Dzięki, Tomku. No teraz zauważyłem. Ja go widziałem w sumie, wiesz, jaka? Ale ja... Tak? No bo ja mam obiekt obsesji. Aha, no to on cię widzi. Ja go nie słyszę, bo on jest taki cichy. No gdzie... A wy? A, ty, jakie info? Nie, przecież to jest... Pedo. No co ty chcesz, żeby był głośny? Czy poszliście stąd z nim? Ja poszedłem do piwni, zobaczyć, co jest w skrzynce. Jestem na piętrze. Będę krzyczeć. Dlaczego nie jest na piętrze? Teczka. Ja nie wiem, jak to przeczucie działa. Niby mnie information, ale tak nie. Ono ci chyba tylko takie głosowe daje. No właśnie. O Jezus! Kurwa! No weź! Dobra, weź! Aga, robisz tamtego gena dalej? Czy czwarte, nie dotykaj mnie! Don't touch my tralala! Poszedł sobie. Co? No tam był chyba generator. Gdzie sobie poszedł? Mam nadzieję... Ej, to jest tu ktoś koło mnie, halo! Morda, ale ja dokończam gena. Dobra, gen zrobiony. Okej. Okay. Teraz będzie przy mnie kampić. O, klapa! Miło. Co robi? Nie pamiętam, jak ona wrzeszczy. Poszedł do dwójki. Kur. Aha. Wrócił. Wojtek, ja tutaj jestem. Hono... O, w dupę. Ja pierdą. Czego jest narażony? I czemu ja oberwę? Ale nie jest na pewno ten. Nie ma na pewno Noeda. O ja pierdol. Nie jest Noed. A może to jest... A to nie było dokonanie wyboru czasem? Tylko, że to nie znika, to my musimy pewnie totema rozwalić. Aga, no ale on mnie przecież dziabnął, jak były geny zrobione. No co ty? I ja nie umarłem. A, bo może ja jestem obiektem obsesji, dlatego. Chociaż nie wiem. To jest kuźwa grane. Ale faktycznie może to jest. O ja pierdo. O ja pierdo. To co? Oni mnie. Dobra, ja zostawiłem bramę na dotknięcie. Ty ale co do bramy, bo chcę wyjść. To ty Wojtek chodzisz się umywać? Aga, przecież on się naładował, a nie Noet. Aha! Kurde, my jesteśmy głupi. A rzeczywiście on się naładował. Wojtek, podejdź, do cię ten, wymacam. Ale jesteśmy czubki. Brawo, dosłownie, kurwa, powiem tak, brawo. To jest naprawdę bezwzględna, absolutna, tak. Bez mózgia. Nie wierzę w to, dobra, znikło mu. Wow, znikło, jej, wow. Zniszczyliśmy klątwę. To tema. Przecież fenomenalnie. Co wy robi ta? Jeżeli, Tomek mnie leczy, jeżeli uda wam się przejść do tej drugiej bramy, bo tamta druga brama jest na dotknięcie dosłownie. Takie synchro w ogóle. On wrócił tam do was. Bo tamta druga brama naprzeciwko jest na dotknięcie. Miło. A wy jesteście kuźwa, poszli. Popatrz. No. Dlaczego wy kuźwa nie ten, nie coverujecie albo cokolwiek? Ja chcę uciec. No przestań. Mam otworzyć? Nie no, jak? No rękoma.
Nie wytrymię z wami. Co mam robić? No. Kurde! Teraz po mnie proszę przyjść. Ja tu randomkę. Otoczyłem. O Jezus, już spanikowałam, że mi się nie naładuje i wylazłam. Ja pierdo. Ta brama jest na dotknięcie tu? Nie. Tomek, idź po Agę. No jestem obok przecież. Aga, gdzie on poszedł? Ja tutaj otwieram tą poszedł drugą. Poszedł gdzieś na moje plecki, do dwójki chyba. Aga, ale szybko, tam gdzie przyszedłem, tam jest dotknięcie, otwieramy i spieprzamy. Dobra. Tak, on jest na nas, więc uciekajcie. Dobra, wypierda... Chodź. Ale wy jesteście ty kury. Ja chcę kury, ja się ściągłem ty, te klu. Tak, ale ty, poczekaj, aż Wojtek będzie bezpieczny. On mnie dziabnie. No i patrz, to Tomek otworzył. No mówiłem, że uciekamy, a Wojtek, no tak, uciekajcie. O, w dupę. Musimy iść covering. Ale mnie goni skubany. A gdzie jesteś? O, się naładował, więc nawet dobra, nie próbujcie. To... A gdzie ty jesteś? Biegnę. A do nas? Tak. Chodź. Nie, ale to nawet nie można... Weźcie, chodźcie się, schowajcie, bo zaraz będzie więcej trupów. Run! O Boże. Co ty... O! Powiem tak. Ale... Ładnie. Nie myślałabym, że uciekniemy. Też... Nie. Ale blisko było. Wojtek, jeszcze... jak ty... Jestem ty... z nas dumny. Nie wierzę. To on za tobą biegł? No, on cały czas biegł od tamtej bramy. O kukła. Jego tam chyba trochę pokiut zrobiłem. Dostałem pipkę. Też dostałem. I wbiłem 64 fajnie, poziom. Fajnie, że ja nie dostałem. Co on miał w ogóle? Najlepsze zostaw na koniec. Zamieniam się w słuch, umierające światło i gorzki szmer. Szmery okay. Okej. Szmery. A, Tomek widzę dał mapę. To? O, co? Tak? No, Tomek dał tą Jezu, mapę. Jezu, nie ma jak to, Tomek narzeka na mapę, kuźwa sam ją dał. No, ale patrzcie, wygraliśmy. Wygraliśmy? Tak. No. Się udało, także pierwszy odcinek z naszej totalnej, chaotycznej, absolutnej, absurdalnej ruletki bezwzględnej, tak. To się udało. Tak zmarnowałam. Tak, pięknie. Także słuchajcie, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie odcinka. Jeżeli ta seria wam się podoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień, a ze mną byli Agnieszka i Tomek. Byliśmy. Także trzymajcie się, cześć. Aaaa!